Halo, halo, bo chcecie? Witam was, chwala.pl i dzisiaj ruszymy na jezioro Szkoderskie, największe na Bałkanach. Będziemy pływać, będziemy oglądać ptaki, później będziemy jeść pyszne rzeczy, degustować wino, rakije, więc to jest taki nasz dzień top, jeżeli chodzi o Czarnogórę i myślę, że wam się dzisiaj bardzo spodoba. Przedstawiam wam Jędrzeja, który poprowadzi dzisiejszą wyprawę po jeziorze Szkoderskim, a także pojawi się w kolejnych vlogach już w towarzystwie reszty ekipy chwala.pl. Jędrzej, będziesz skakiwał? No, ewentualnie. Ale opowiesz coś fajnego po drodze? Tak. Ale jest fajna rzecz z tymi biletami, bo one są biletami. Z drugiej strony jest bardzo pocztówka. Powierzchnia jeziora to jest nawet do 580 km2, dlatego że jak mamy dużo padów deszczu zimą, no to nam to jezioro zbiera, więc jak pada deszcz na północy, pada tutaj, to tymi wszystkimi rzekami wód nam do jeziora wpada, więc do 580 zimą, a latem gdzieś po 350 km2 to jest taka powierzchnia najczęściej spotykana. Główną rybą, która jest najbardziej popularna w jeziorze, to jest karp. Karp z jeziora Szkoderskiego. Kto chce strzelić, ile taki karp ma mniej więcej kilogramów. No takiego, że jak się go wyłowi, to jest okej, no duży, ale bez takiego wow. W sensie, no okej, no karp jak karp. Ile może mieć kilogramów? 10. Ile taki karp może mieć z jeziora Szkoderskiego? Taki... Średni? No nie średni, to jest taki większy, ale jak go złowisz, to nie jest tam żadne wow. 5. Mamy 5, 10, 10 to 30. I moje drugie 50. 30 kg. A takie największe, tego co pamiętam, to miało 40 z kawałkiem, 41 chyba kilogramów. I to już był taki, że można cały rok jeść tego karpia. A musisz mieć niezłą wannę przed świętami. Jeżeli poderskimy. Te ryby żyją w jeziorze, to ich się nie powinno łowić, ale się łowi. No są różnego rodzaju ograniczenia. Najbardziej łapią tych, którzy faktycznie łowią na dziko. Czyli to są często gdzieś albo Albańczycy, na przykład nie mają pozwoleń, nie mają licencji, nie wypływają gdzieś i ostatnio ktoś został złapany. No i został aresztowany i na razie spędza czas nie w takim więzieniu jak tam będzie, ale w takim normalnym, współczesnym czeka na swój proces. Więc trochę zaczęli się brać takie różne przewinienia. Ale jak ktoś ma licencję i faktycznie robi to w taki sposób naturalny, nie tam jakimiś siatkami, czy nie wiem, nie daj Boże prądem, no to zostawiam w spokoju. Ale jak ktoś jest takim dzikim kłusownikiem, no to wtedy od razu łapią i już się nie bawią. Słuchajcie, jesteśmy nad jeziorem Szkoderskim i szkoda, że was tu nie ma. Zobaczcie, jakie piękne klimaty. A pan Sternik właśnie zerwał nam poliwi. Także myślę, że zaraz sobie tutaj wymyślę jakieś upięcie do włosów. Będę wyglądała jak muza z nad Szkoderskiego jeziora. Wow, that's amazing. Słuchajcie. Zanim wrócimy na brzeg, to myślę, że będę miała już cały zestaw biżuterii tutaj, naturalnej, ogarnięty, wszystko eko. Sorry kochanie, konkurencja dla twojego naszyjnika. Natalia dostała już biżuterię, teraz rakije. I pełnia szczęścia, nie? Dokładnie. Słuchajcie, nie wracam do Polski, sorry. Po damsku. No, pachnie mocno. Ma moc, słuchajcie. Na zdrowie bardziej mówią Serbowie. No to żywery. Żywery. Nasz to każe Sławku. Każesz nas żywi. Że mógł żywi na paradzie. A na zdrowie... Oho, ma moc. Ale to się tak na raz? Nie. Może są czy się nie opuszczymy na raz.
Powoli zbliżamy się do pierwszej atrakcji, jednak najpierw chciałbym wam zaprezentować nasze umiejętności ornitologiczne. Słuchajcie, widzę pelikana i trzy jakieś inne ptaki, pewnie jak to się, kondory? Ale pelikan bardzo dorodny i coś, co wygląda jak łabądź. A nie, to drugi pelikan. Teraz się pokazał dziób, to lepiej widać. O, ale mają, no takie kurde. Proszę państwa, przed państwem Natalia Nowak-Walicka, znany ornitolog. Jezus, ale tak dziób otworzył, taki ogromny, chyba z metr szerokości. W sensie przy rozdziawieniu. Ciekawa jestem, ile kilogramów ryb są w stanie tak zagarnąć do tego swojego dzioba w jednym momencie. Forteca i więzienie, które możecie zobaczyć, funkcjonowała w latach 1843 do 1905, kiedy to trzęsienie ziemi zrównało ją niemal z ziemią. Jednak w ciągu tych 62 lat miała ona wielu gości, głównie więźniów politycznych. Dodatkową atrakcją dla osadzonych i skazanych na głodowanie były węże wodne, które uwielbiły sobie tą wyspę jako miejsce odpoczynku. By uciec z niej, wystarczyło przepłynąć do brzegu w lodowatej wodzie, dlatego wysyłano tam więźniów, którzy nie umieli pływać. Dziś wyspa to teren lęgowy ptaków i atrakcja turystyczna. Ej, żółwia jeszcze nie widzieliśmy. Słuchajcie, żółw w warunkach naturalnych. Teraz tutaj, na górę, do klasztoru. Kurczę, jak dla mnie bomba. Jesteśmy 2 godziny lotu od Polski. No dobra, jechaliśmy tutaj trochę dłużej, bo około 20 godzin. Ale słuchajcie, po prostu jakiś paradajs. A to jezioro Szkoderskie. Po prostu coś niesamowitego. Tyle natury. Nie jesteśmy żadnymi ornitologami, ale ja widzę, że bardzo nas zaczęły jarać widoki ptaków różnych. Widzieliśmy dzisiaj pelikany, kormorany, zwykłe mewy, a przed chwilą drogę przebiegł nam żółw. Także, kurczę, nie trzeba wcale jechać na drugi koniec świata, żeby takie ciekawe rzeczy, i to w naturze, a nie w zoo, zobaczyć. Także jestem naprawdę pod mega wrażeniem. A woda, kolor tej wody tutaj, taki turkus, kojarzy mi się z tym filmem takim. Błękitna laguna. Błękitna laguna, dokładnie, tutaj mój suflor mi podpowiada. A po drodze mijamy pana Osiołka. Dzień dobry panu. Jak tam dzisiaj pogoda? Troszkę praży, prawda? Też nam się tak wydaje, a nie użyliśmy filtra. Ale pana widzę, chroni całkiem spora sierść. Także może nie będzie tak źle. Miłego dnia życzymy. Do widzenia. Z jednej strony osiołek, a tutaj kuski się relaksują w cieniu, który jest dzisiaj bardzo dobrym przyjacielem każdego człowieka. I jak widać, kuski również. Ale w ogóle też jak widać różnicę koloru wody, nie? Tak, jakby tak, tamta tak. Jest taka granatowa, taka właśnie morska bardziej, a tutaj, no. Nie wiem, ten, no to jest turkus, to jest mazurowy, tak, no, nie ma, ale... No w Maraczu mamy inny kolor wody, aha. Ale też jest o wiele chłodniejsza, bo śnieg tam topnieje, tak? No to ta woda właśnie od tego śniegu wpada do Maraczy i dopiero później wpada do jeziora Szkoderskiego. Więc jakby jest różnica i w temperaturze tej wody, no też różnica w pogodzie, no bo jak płyniemy jeziorem, widzimy nawet, że są takie małe tam się marszczy jezioro, że tam wieje, a tutaj już za linią drzew już tego wiatru nie mamy, nie? Więc lepiej się płynie cisza, spokój rzeką niż jeziorem dzisiaj, bo mniej wieje. A czyli to lazurowe to jest już rzeka, tak? To już jest rzeka, tak. To jest rzeka Moracza. To jest taki największy dopływ jeziora Szkoderskiego. Pełna okazałość jeziora Szkoderskiego. Podobno, to fakt, przebywa tutaj w sezonie nawet 300 gatunków ptaków. W Europie występuje ich 650, więc blisko połowa ptaków europejskich, gatunków, przylatuje tu na to jezioro, czy to w przystanku w podróży, czy na przykład jako traktuje jezioro jako teren lęgowy. Także dla ornitologa, a my jak już wiecie, nimi nie jesteśmy, not even close, to na pewno jest świetny teren, żeby spędzić czas, wyjechać na wycieczkę, no i podejrzeć, kurczę, 300 gatunków. Cały rok tu można siedzieć. Idzie za nami. Czy pani z nami będzie płynęła, przepraszam? Tak? Muzyka.
Chrówki Nadrzeczne. Te powierzchnie na tym drzewie specjalnie zostały nie zebrane z niego. To symbol tego właśnie zasmucenia plastikiem. Kilka tygodni temu odbywała się tutaj akcja porządkowania. Wszędzie jest naprawdę mega czyśćutko. Natomiast w niektórych miejscach właśnie pozostawiono takie foliówki. Bardziej jako takim symbol właśnie. Więc wytłumaczę, że te kormorany to tak machają tymi skrzydełkami, bo właśnie zanurkowały, żeby coś wszamać. A że nie mają naturalnego oleju, to muszą wyschnąć, zanim będą mogły dalej polecieć, bo nasiąkły całe wodą. Dlatego siedzą sobie czasami tak na brzegu i machają skrzydełkami, żeby się szybciej osuszyć. Tutaj ktoś ma łódeczkę z małym księciem. My już swoją kopię małego księcia po serbsku mamy i zabieramy do domu. Nie! Fokus! O, klucz mi się wleciał. Uwaga na łokcie, bo możemy gdzieś przyszorować coś. To już mój drugi naszyjnik podczas tej podróży. No i ta dbałość o szczegóły pana projektanta. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pana tutaj wyczarowuje różne cuda. Ja dostałam naszyjnik, a teraz zobaczymy, co będzie owocem pracy. Na zakola! Jak jest po czarnogórsku mam zakola? Ale już są ukryte. No. Dobrze, to fajnie. To teraz mam ochronę na moją łysinkę, która nie była posmarowana, więc teraz będę miał protekcję. Trochę wyglądasz jak Robin Hood. Trochę, tak? Z takimi pejsami, nie? Z pejsami. Żydowski Robin Hood. Wycieczka dobiega końca. Co chcesz powiedzieć? No, że było wspaniale. Ilość ptaków, po prostu mnogość natury. Mógłbym usnąć mimo tego warkotu silnika, mógłbym tam usnąć. Czyli z jednej strony mnogość ptaków, a z drugiej strony mógłbyś usnąć. No nie sprzedajesz tego za dobrze. Żona, ty sprzedaj. Nie no, myślę, że wydaje, że raj dla ornitologów. My ornitologami nie jesteśmy, ale coraz bardziej przekonuję się, że po prostu rajcują nas widoki natury, przebywania w naturze. I tyle tych gatunków ptaków, które dzisiaj zobaczyliśmy, to nie spamiętam. Naprawdę super. Jędrzej to generalnie, genialnie ogarnął tą wycieczkę. Bardzo tutaj fajnie mogliśmy się dowiedzieć o więzieniu, w ogóle o ptakach. Mieliśmy do dyspozycji lornetkę i w ogóle książkę z gatunkami różnych ptaków, więc wycieczka była naprawdę, naprawdę super. A pan Sternik robił nam biżuterię i kapelusze na łysinki. Także nie spaliłem swoich zakoli. Wycieczka naprawdę bardzo fajna i generalnie muszę też przyznać, że samo jezioro ma przepiękną barwę i rzeczywiście polecam, jeżeli jesteście w Czarnogórze, to no warto, taki obowiązkowy punkt, żeby przepłynąć. Już na samym wejściu można zobaczyć, w czym się specjalizuje to miejsce. Głównie to wino przygotowywane z własnych winorośli, które możecie zobaczyć tutaj na górze. Oprócz jedzenia, które zostanie nam tutaj zaraz zaserwowane, mamy też do dyspozycji stół degustacyjny właśnie z winem, z rakiją, z dżemami i innymi specjalizacjami tego miejsca. Ale najpierw zjemy, bo na pusty żołądek pewnie by nas to szybko skosiło. No ja jestem kierowcą, więc mnie tam nie skosi. Chętnie spróbuję lokalnych soków. W Czarnogórze jest bardzo dużo tarasów winnych. Widzieliśmy ich całe mnóstwo niedaleko stolicy, Podgorisy. A tutaj, no nie jest to jakoś wielce ogromne. Jest teraz dopiero
wiecie, koniec maja, dzisiaj jest 26 maja, więc jeszcze daleko, dopiero takie maluteńkie kropeczki do winogron widać. Natomiast widocznie to wystarczy do produkcji na tyle dłużej, żeby można było tym tutaj handlować. Tutaj Jędrzej naprawdę zrobił kawał dobrej roboty, że nas zaprosił. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. W ogóle jakie to jest mega klimatyczne, nie? Teraz jesteśmy w takiej małej restauracyjce. Zobaczcie, jak nas ugościli. No ja już tutaj widzę, to wygląda chyba jak baklawa, chociaż albo naleśniki nadziewane. Jest ten ser, który jedliśmy po raz pierwszy w klasie, nie wiem. Domowej roboty marmalady, dżemy. No i wędlina, z której słynie Czarna Góra, tak? Jakby różne wędliny, szynki suszone. No i jakiś ogóreczek na zakąchę. Właściciel tego miejsca mówi, że najlepsza wieś w całej Czarnogórze to jest tamta, ta tutaj. Wiecie dlaczego? Bo mają świetny widok na jego dom. Dobra? Taki sucharek? Wracajmy do środka. Tutaj mamy rakije z papryczkami ostrymi chili. I zdaje się, że są mega ostre. Widzieliśmy u szalonych walizek. I picie tego nie kończy się dobrze. Ale warto spróbować. Nie znam się na tych wszystkich winach. Natomiast są domowej roboty. A jak są domowej roboty, to na pewno są wyjątkowo smaczne. A tu na dole zobaczcie, to są, wygląda jak słoiki mojej teściowej. Pozdrawiam teściową. Ja również. O. I co? Próbujemy? Będziemy znajomych wkręcać? Wyzwanie po którymś głębszym, to na pewno się ktoś chętny znajdzie. Czy możemy już jeść? Możemy. Dziękuję. Najważniejsze pytanie. To jest dżem jeżynowy ten. Ten. Mhm. Ten jest bardzo fajny. Tak. Nie wiem, już wygadała się Irena, ale może nikt nie zrozumiał, z czego jest ten dżem zrobiony. Pomidorów na mój rzut oka. Pomidory? Myślisz? O, tak ty już nie ruszysz. Nie mam pojęcia. O, tak wygląda tak. A, to jest drzewa. Kojarzę, no. To jest chyba po polsku chyba z drzewa świętojańskiego, tak się mówi. I to są właśnie, to jest rogacz. Tej raki będziesz trzeba spróbować, ale to jest tak obowiązkowo. Obowiązkowo, nie wypuścisz, jak nie spróbujemy, tak? Tak. Bo to jest jeszcze czekolada, tak? Nie, to jest... Aha, to jest ta czekolada dla ubogich. Okay. No dobra, to czekolada dla ubogich smakuje całkiem spoko. Właśnie taki, ale bym powiedziała taki karmel, trochę karmel czekolada. Ej, ale nie, to miało być po troszeczku. No to jest po troszeczku. Nie, to nie jest po troszeczku. Mówiłeś, że po opodatknięciu językiem już... No to jest pół kieliszka, więc już... Ale to się likielu się nie chla. Likierem się sączy. Boże. To będzie trzeba zrobić siup, żeby przetrwać. Diabelska rakija z papryczkami chili. Więc ja zostaję przy tym, a to dla was posmakuje Dominik. Nie. No, historia jest taka, że zawsze jak tutaj jesteśmy, to mój gospodarz, że to jest antybakteryjne, antycovidowe, antywirusowe, antywszystko. Więc wystarczy sobie wieczorem taką jedną rakiję z chili, taki jeden kieliszek i tak tutaj się otwiera taka... Takie coś w środku i nie prześciało i zupełnie inaczej się oddycha, więc Natalia, smacznego. Otwieraj takie coś. Takie coś. No dobra. Dawaj, żona. Jeszcze nic. Zaczyna mi się robić ciepło w gardle. Natomiast jakby chyba najbardziej to właśnie w ustach jakby czuję i w uszach. W uszach już czuję po prostu. Płonie. Płonie. Ogromne. No dobra. No tak, dla dobra filmu. Bez większego wstępu. Chlub w ten głupi dziób. Tak. Pieprz w płynie. Albo piri w płynie, albo coś takiego. Nie? Ale ty dobrą minę zachowałeś do tej sceny. Już to obawy odbyło! Pieprz płynie. Kapsaicyna płynie. Kapsaicyna w płynie. Myślę, że takie regionalne smaki, także raki jest warto to spróbować. To miałem taki rytuał. Mimo, że może nawet się nie lubi tego, ale jest to pewne doświadczenie, a przecież takie doświadczenia to ogromna część takiego podróżowania. Może jak mnie pali jeszcze żona polej. Nie wierzę, że bierzemy dżem z pomidorów, bo nie cierpię pomidorów. Natomiast no myślę, że te pomidory mogłabym jeść. Smakują naprawdę bardzo dobrze. Nie czuć, że są pomidorami i bardzo mi smakował ten dżem z kiwi, także
Zobaczymy jeszcze, czy komuś się trafi, czy sami zerzemy. Tego będziesz mogła dłużej trzymać w lodówce. Bo jest bardziej, mówię, że bardziej ugotowany niż. A ładnie ten kiedy z tym odmarł. Z tym rodzicem? Tak, to nie w kolorze. Ten duży wytrzymaj, będzie otwarty. To 3. Czyli 18 euro za. Znaleźliśmy polski akcent. Żubrówka. Żubrówka. Krupnik. Podarek. Podarek. Da prezent. Po turyst. Ale jeszcze mamy jeden. I to koniec naszej wycieczki na jeziorze Szkoderskim. Jędrzej, kurczę, wielkie dzięki. Myślę, że Natalia się zakochała. Same fajne atrakcje polecasz. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że się oboje zakochaliście. Więc trochę popływaliśmy, zjedliśmy pyszny lunch, pierwsze były punkty widokowe. Więc taki dzień, żeby zobaczyć te wszystkie najciekawsze miejsca na jeziorze Szkoderskim, zaliczony. Więc cieszę się, że się podobało. Za każdym razem, jak spróbujemy tej rakijki z chili, kiedy będzie płonął nasz przełyk, będziemy myśleć o Was. Tak, ona jest wyborna, także zawsze wieczorem można się napić, tutaj przewentylować swoje wszystkie drogi oddechowe i o nas pomyśleć. W takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!